Cześć, witam Was w 113 już vlogu. Dzisiaj będziemy wymieniać kibelek, ale powiem Wam, że no nie będzie to taka standardowa, prosta wymiana kibelka. A dlaczego? Już Wam mówię. Zostałem poproszony o wymianę kibla, tylko cały haczyk polegał na tym, że był tam stary kibelek, który był tam od ponad 30 lat. Był wcementowany, odpływ był wcementowany w żeliwną rurę, która wychodziła ze ściany. No i była plastikowa spuczka, no w ogóle chocki klocki tam były. Zresztą zobaczycie to w dzisiejszym materiale. Chodziło o to, żeby wstawić taki no, nowoczesny, współczesny WC Compact. Czyli zlikwidować ten stary, zlikwidować tą żeliwną rurę, która wychodziła ze ściany i podłączyć się z tym nowym kibelkiem. No powiem Wam, że rzadko mi się zdarza, parę razy miałem taki przypadek, żeby tak wiekowe kibelki wymieniać. No ten był takim, powiem Wam, sporym wyzwaniem dla mnie, no ale lubię wyzwania, nie lubię się poddawać. Także wydaje mi się, że poradziłem sobie z tym, a jak mi to wyszło, no zobaczycie w dzisiejszym materiale. Także serdecznie Was zapraszam, no i oczywiście za tydzień na kolejny. Też będzie wymiana, powiedzmy zrobimy wymianę bojlera za tydzień. Jeszcze chciałbym Wam wszystkim bardzo podziękować za subskrypcję, bo fajnie ich przybywa, cały czas jest nas coraz więcej. Wszystkim bardzo dziękuję i prośba, jeśli to nie problem, jeśli nie chcecie pisać komentarzy, wciśnijcie chociaż kropeczkę, żeby dla zasięgu. Tak czy inaczej, wszystkim bardzo dziękuję za oglądanie, za subowanie. Będę się starał robić jak najciekawsze tematy, materiały. Zawsze z pytaniami możecie do mnie napisać. Chętnie, jeśli mam tylko możliwość, czas i będę wiedział, jak podpowiedzieć, pomóc, chętnie Wam pomogę, podpowiem. Tutaj żadnych tajemnic nie będę miał. Także nie przedłużając, zapraszam do oglądania i do zobaczenia jak zawsze w następną niedzielę. Trzymajcie się, cześć. No cześć moi drodzy. Dzisiaj jest sobota, mam trochę pracy, ale zaczynam od, jak to na sobotę przystało, zaczynam od wymiany kibelka. Od wymiany kibelka, czyli starą muszlę demontujemy, nową montujemy. No, wiem, że już takie nagrywałem i tak dalej, ale no, każdy montaż jest inny, niby robota ta sama, ale każdy montaż jest inny, już się przez lata mojej pracy o tym przekonałem, że no, niby robota jest ta sama, niby wymiana kibelka to wymiana kibelka, no ale tak nie jest, bo zawsze u kogoś inaczej jest, inaczej. No, różni ludzie montują, różne rozwiązania, różne niespodzianki. Także no, w tej pracy akurat nie ma monotonii. No jak tam będzie, to się okaże, no zobaczymy wszystko na miejscu. Także co tu mogę dodać do tej wymiany kibla? Nie wiem, jaki kibel, co tam jest, to jest zlecenie na telefon. Pani powiedziała, że ma muszlę do wymiany i tyle, nie? Że nowa muszla stoi na balkonie. Starą trzeba zdemontować, tą z balkonu wziąć i zamontować. I to wszystko, no, to tyle wiem. No, a co będzie, nie wiem. Także inaczej, no nie będę tutaj wróżył z fusów.
pojedziemy, zobaczymy. Oczywiście postaram się nagrać, tak żebyście zobaczyli, razem ze mną popracowali, że tak powiem. Także co, jedziemy i mam nadzieję do zobaczenia na miejscu. No i tutaj mamy do demontażu właśnie ten zabytkowy kibelek. Tutaj troszkę taka kombinacja była. Czyli tak, oględzinki i będziemy się brać za robotę. Tutaj ze spłuczki wodę spuszczę, bo to wszystko będziemy demontować, wyrzucać. Jak widzicie, no dość archiwalna ta spłuczka, ten kibelek. Tutaj woda jeszcze leci, no, zamknięcie wody właśnie tu z boku. Kurek oczywiście nie działał, czyli szczypczykami zakręcam. Tutaj za pierwszą część tego materiału, tutaj Was przepraszam, ten obraz trochę taki porozciągany, niepewny, ale tak mi się jakoś kamera poprzestawiała, później będzie już lepiej. Czyli tak, musimy to rozebrać. Tutaj zawór napełniający bezpośrednio przez spłuczkę był zamontowany do rury. No, pierwszy raz z takim rozwiązaniem, powiem Wam, się spotkałem. Czyli muszę z rury wykręcić zawór, znaczy tą część zaworu napełniającego, bo inaczej nie zdemontuję spłuczki. Także no, tutaj się nie miałem co bawić, bo to wszystko szło do wyrzucenia, także byle odkręcać, zdemontować, to i tak wszystko idzie na śmietnik tutaj. No i zawór napełniający mamy zdemontowany, teraz możemy zdemontować ten zbiornik, z tą spłuczkę całą. No i tutaj potem wstawimy zaworek. No a teraz ten nieszczęsny kibelek. Jak widzicie, jest no tutaj, no z odkręceniem go to nawet nie było o czym marzyć. Tutaj no niestety ruskie klucze, czyli przecinak i młotek, żeby to wszystko zdemontować. To wszystko było tak zapieczone, zardzewiałe, że nie było szans, obmurowane, że nie było szans generalnie tego wykręcić. Zresztą no, do niczego ten kibel nie jest potrzebny. Także tutaj młotkiem w koło obtukłem i po prostu w ten sposób go wydobyłem. No niestety przy demontażach, jak to było kiedyś montowane, to nie tak, że na dwie śrubeczki i jakieś uszczelki, tylko cement, śruby. No a po tylu latach no, nie ma najmniejszych szans, żeby to powykręcać, wyciągnąć bez tłuczenia. No tak jak widzicie, po prostu obtukłem w koło i kibel w ten sposób wydobyłem. No teraz tutaj widzicie pozostałości, tutaj trzeba to będzie posprzątać i przygotować miejsce pod montaż nowego kibelka. No już na pewno nie będzie montowany w ten sposób, co ten stary. Jak widzicie, ten kawał żeliwnej rury tego kolanka, to też będziemy musieli zdemontować oczywiście. No i tutaj już obraz wrócił do normalności. Jakiś miałem taki czkawkę na kamerze, że tak mi się jakoś dziwnie nagrało. No ale wróćmy do roboty. Także tutaj no, trzeba oczywiście wysprzątać, powycierać, przygotować miejsce pod montaż nowego kibelka. Oczywiście to woda, która się rozlała, to wszystko powycierać.
wszystkie gruzy, nie gruzy, odpadki, które tam odpryski, wszystko powybierać, żeby było czysto i żadnych tam pozostałości nie pozostało. No i teraz się bierzemy za obcinanie tego kolana żeliwnego, bo ono nam tutaj do niczego nie będzie potrzebne. I tutaj też no, z żeliwem trzeba, można powiedzieć, sposobem robić, bo nie wiem, czy wszyscy wiecie, ale żeliwo lubi pękać no, w niekontrolowany sposób, czasami po długości, czasami wszerz. Tutaj, żeby wyciąć te żeliwo, no trzeba po prostu fleksem naciąć, ile się da wyciąć. Jak się da, jak jest taka możliwość, to się w koło obcina i odcina i po całości. Jeśli nie ma, no to trzeba naciąć, ile się tylko da, i wtedy no, trzeba odbijać, żeby pękło w miarę w kontrolowany sposób. A jak to zrobi, to za chwilę zobaczycie. No póki co to staram się naciąć jego właśnie przy ścianie i jak najwięcej. Ile tylko się da, no ile tam, na ile tam flex tarcza pozwoli. Tutaj od góry już nacięliśmy tyle, ile się dało, teraz jeszcze od spodu. Dość ważne jest, żeby ten szew, właśnie taki jest garb, idzie po skosie, żeby go też w miarę naciąć, bo no, jeśli się nie natnie, to potem jest problem. I tutaj właśnie, żeby ono pękło w miarę w kontrolowany sposób, to wbijamy jakiś najpierw śrubokręt, wąski przecinaczek, wbijamy, żeby no, rozparło, i potem szerszym przecinaczkiem, mniej więcej na środku, po prostu ten przecinak wbijamy w to żeliwo, oczywiście z wyczuciem i po kawałeczku. O, to jak widzieliście, śrubokręt już wypadł, czyli się już odchyliło żeliwo. I teraz właśnie w tych miejscach tak podbijać i to żeliwo w koło powinno ładnie pęknąć i odskoczyć. Także tu jak widzicie, zobaczcie, ono odeszło i tylko na tym szwie właśnie, co mówiłem, taki ząbek został, ale z tym ząbkiem to już sobie teraz będziemy mogli poradzić. Jak to już odeszło, to z fleksem będzie można tutaj ładnie podejść i tego zęba po prostu odciąć. I mamy równo obciętą rurę przy ścianie, gdzie będziemy mogli się wpiąć z nową rurą. No i tu oczywiście też, co istotne, no tutaj musi być rura, ta harmonijka, niestety przy tym, co nam zostaje w ścianie. I ta rura ma takie uszczelki, no można powiedzieć, na choinkę stożkowe. Od większej przechodzi do... od mniejszej przechodzi do większej, żeby potem to ładnie weszło. Tam oczywiście w środku rury te złogi takie zapieczone, skamienione, to trzeba tam obkuć, obczyścić, żeby ta uszczelka w miarę ładnie wszędzie w koło przylegała, żeby nie zostawiać jakichś grud, takich no, pozostałości, bo wtedy może nie trzymać. No, jak mamy wycięte, obczyszczone, mamy przygotowane pod tą rurę. Teraz jeszcze oczywiście trzeba założyć zaworek, bo tam jak widzieliście, przez spłuczkę zawór napełniający był bezpośrednio do rury wkręcony. No tutaj zrobimy już tak, jak powinno być, czyli zaworek odcinający.
No i mój ulubiony uszczelniacz, ta nić, która no, dla mnie no, nie ma nic lepszego. Niektórzy używają jeszcze paku, pasty, ja tylko tej nici już od wielu, wielu lat i no, nigdy nie miałem jakichś tam problemów z tym. No, generalnie każdy robi czym lubi. Wracając do tematu, no, wkręcamy zaworek. Będzie można wodę puścić, sprawdzić oczywiście, tak jak zawsze, to całe połączenie. No i zaworek mamy zamontowany, można odkręcić ten zawór, on już nie będzie używany, bo ma wtedy tam, on odcinał wodę do spłuczki, ten co teraz odkręcam, to teraz już będzie mógł zostać odkręcony, bo mamy zaworek wstawiony, także tamto może, o tamtym można zapomnieć. No i tu jeszcze na chwilę przykręcam wężyk, żeby spuścić wodę. Bo zawsze przy takich, szczególnie w starych rurach, to jak się wkręca, wykręca coś, to jakiś tam syfek poleci, kamienie, rdza, a dobrze wodę spuścić, zanim się podłączy zawór, do zaworu napełniającego, bo tam jest no, bardzo małe te przeloty są i szybko można zapchać, zepsuć zawór. No i teraz właśnie zamontujemy rurę odpływową i to jest właśnie najlepsze, tak tu widzicie, ona ma te uszczelki od najmniejszej do największej, także ona się ładnie wpasowuje w tą rurę. Nawet jak po skosie wchodzi, tutaj widzicie, przeszkadza trochę ta rura, ale to no, nie przeszkadza w ten sposób, że jakieś będą nieszczelności, bo te uszczelki ładnie się dopasowują. Dobić na siłę ile się tylko da i te uszczelki ładnie się tam w tej rurze naszej żeliwnej ułożą. No i teraz no, nowa miska, to oczywiście na sucho podłączamy tą rurę, bo musimy zaznaczyć, tu przesmarować uszczelkę też oczywiście, żeby tam sobie gładko się weszła. Rurę zakładamy, ustawiamy kibelek tak jak ma już stać docelowo. No i jak mamy ustawiony ołówkiem, czy tam jakimś cienkim mazaczkiem, będziemy zaznaczać, jak widzicie, ołówków mam pełno, tylko każdy nienatemperowany. I tutaj zaznaczamy miejsca na kołki, żeby na otwory, żeby wiercić na kołki, żeby tą miskę przytwierdzić do podłogi. No teraz to ściągamy, tu jak widzicie punkty są zaznaczone, możemy wiercić. Ja zawsze najpierw mniejszym wiertełkiem wiercę otwór tak zwany prowadzący, czyli tam nie wiem, wiertełko, szósteczka i wiercę otwory takie prowadzące. Szczególnie to jest przydatne jak są płytki, zawsze mniejszym wiertełkiem, potem większym. Już właściwym wiertłem rozwiercam pod odpowiednim podkołek. No i tak właśnie mówiłem, teraz już właściwym wiertłem rozwiercam ten otwór pod rozmiar kołka, jaki mamy.
No i zakładamy te kołki, lub jak ktoś tam nazywa, koszulki. Oczywiście jeszcze przetrzeć z tego pyłu, z tego wszystkiego, tak żeby już było na czysto. No i teraz ustawiamy kibelek i będziemy go już przykręcać. Śruby i teraz całość trzeba, no, oczywiście przykręcić, żeby ten kibelek nam nie latał, nie przesuwał się. No i kluczykiem oczywiście dokręcamy do oporu, ale z wyczuciem. Tak jak widzieliście, tutaj się przesunął w bok, jest teraz bardziej na środku. No wtedy on musiał pewnie być tak z boku, no bo ta spłuczka, jak widzieliście, przy samej tej ścianie była tam, gdzie to wykręcałem ten zawór. No i mamy przykręcone, tylko podociągać, założyć osłonki i kibelek mamy przykręcony. Teraz jeszcze raz wężyk przykręcam i napełniam muszlę wodą. Przy okazji przepukuję tą rurę, no bo jak pewnie się domyślacie z kanalizy, jak wody nie ma, no dość nieprzyjemne zapachy generalnie wychodzą. A przy okazji sprawdzam, jak woda odpływa, czy tam gdzieś nie ma przecieków. No teraz jak mamy napełnioną miskę, także już tych zapachów też nie ma, można sobie swobodnie dalej robić. No i pora właśnie na pojemnik, na wodę, na spłuczkę. No też tutaj musimy to zmontować, czyli musimy założyć śruby, które połączą miskę sedesową właśnie z pojemnikiem na wodę. I tutaj jest dość ważne właśnie kolejność tego, czyli metalowa podkładka i uszczelka stożkowa i to wchodzi od środka tego pojemnika na wodę. I teraz to samo dokładnie, druga śruba na drugi otwór. I tutaj niektórzy ludzie już tak właśnie założone przykręcają potem to do miski sedesowej. No i to jest błąd, bo powinno się właśnie założyć jeszcze przed zmontowaniem kolejną uszczelkę już od zewnątrz, uszczelkę gumową i uszczelkę metalową i potem to nakrętką wszystko skręcić. Niektórzy zakładają właśnie bez tego na tą miskę sedesową i od spodu to wszystko skręcają. Potem przy wymianie tego zaworu spustowego, czy znaczy napełniającego, się podnosi z tych śrub, leci woda, bo zawsze ze spłuczki wszystko nie zleci. Powinno się właśnie w ten sposób te śruby montażowe montować, że tak się wyrażę. Czyli wszystko skręcamy, no, na spłuczce, a tam tylko potem motylkami skręcamy z miską sedesową. No i teraz kluczykiem to dokręcamy, no można powiedzieć, do oporu, ale też z wyczuciem, bo łatwo przekręcić i no, cała ta ceramika może po prostu pęknąć.
I tak zmontowana, no, ten zmontowany pojemnik na spłuczkę, no, nie ma prawa, żeby przy demontażu jakaś tam woda wylatywała, po prostu to wszystko będzie. To jest tak skręcone, że ma być szczelne. No teraz oczywiście uszczelka i możemy założyć właśnie teraz na miskę tą spłuczkę i od spodu to wszystko skręcić. Tutaj, jak widzicie, motylki są. Z drugiej strony dokładnie to samo. Najpierw to wszystko łapiemy, przykręcamy. Potem na przemian dociągamy tak, żeby ten pojemnik na wodę, no, ładnie przylegał do tej miski sedesowej. Ja tu używam, jak widzicie, takiego specjalnego klucza. On motylki czy zwykłe śruby bardzo fajnie dokręca. Tu, jak widzicie, dość, no, tak solidnie dokręcam, no oczywiście z wyczuciem, ale solidnie, żeby ta spłuczka była nieruchoma. No i mamy zamontowane, teraz oczywiście jeszcze zawór napełniający. Po stronie, gdzie nie będzie zaworu, zakładamy zaślepkę. A od strony, gdzie jest zaworek i wężyk będzie, zakładamy właśnie zawór napełniający. No i teraz już też mamy pewność, że te rury są przepukane, że żaden brud nam nie poleci, także możemy już bezpośrednio wszystko podokręcać, przykręcić właśnie do zaworu i zaworku i zaworu napełniającego. Tutaj też trzeba zwrócić zawsze uwagę, że jak się przykręca węże, żeby one nie były poskręcane, pozwijane, tam dobrze jest wąż przytrzymać sobie, skontrować, że przy dokręcaniu, żeby on nie był pozwijany, a już tym bardziej załamany. No i teraz możemy napełnić wodą, sprawdzić jeszcze, jak się napełni przy spłukiwaniu, czy nie ma jakichś tam wycieków. No i czy jest szczelnie połączone ten pojemnik na wodę z miską sedesową. No i tutaj w tym momencie właśnie spuściłem wodę i sprawdzam, czy nigdzie nie kapie, nigdzie nie leci, czy wszędzie jest sucho przy spuszczaniu wody. Jak jest ok, to możemy założyć dekielek, przykręcić ten przycisk. I tu mamy już przygotowane, teraz pozostaje nam zamontować deskę sedesową. Ta akurat deska, no, nie jest wolno opadająca, no, ale nie zmienia faktu, trzeba też dopasować tak, żeby ona idealnie, powiedzmy, tymi otworami pasowała do miski sedesowej. Podkładka gumowa, żeby się nie przesuwała, i ten półksiężyc właśnie zakładamy, żeby
te śruby nie wypadały, do które będziemy przykręcać. No i tak z jednej i z drugiej strony właśnie przygotowujemy. No i teraz możemy założyć, ustawić odpowiednio i skręcić wszystko. No i tutaj też, tak widzieliście, ręką, potem tym swoim kluczykiem, moim sprytnym, dociągam tą deskę, żeby się nie przesuwała, i z drugiej strony dokładnie to samo. No i dociągam, i w sumie jest cała deska, cała muszla, wszystko zamontowane, także pozostaje tylko korzystać. Tak to mniej więcej dzisiejsza, no nie dzisiejsza, ale no powiedzmy dzisiejsza robota moja wyglądała. I to tyle. No i tak, jak mówiłem, zawsze każdy montaż kibla jest inny. Ten kibelek, który tam roztukłem, demontowałem, on, z tego co kobieta mówi, miał prawie 50 lat. No zresztą widzieliście, jak to wyglądało. No tutaj trzeba było obciąć tą żeliwną rurę, no sposobem po sposobem, ale dało radę. Tą harmonijkę założyłem, bo inna by tam nie weszła, by trzeba było do kielicha się kuć dostawać, ale tak można obciąć, właśnie tam jest zwężenie z tymi uszczelkami wargowymi, także ładnie można wcisnąć i to trzyma. No jak widzieliście, ten nowy kibelek założyłem, pani mówi, żeby nie silikonować, bo wokół kibla, bo tam chcą coś wstawić w miejsce tego starego kibla, to że oni później albo mnie zawołają, albo coś, ale na razie, żeby silikonu nie kłaść wokół kibla. No, także generalnie, no wyszło tak, jak widzieliście, no chyba najgorzej nie wyszło. Trochę roboty było, no inny montaż niż standardowa wymiana, bo no 50-letni kibel wymienić na nowy, jeszcze z żeliwa, kolano żeliwne, które wychodziło, no to naprawdę tutaj trzeba było troszeczkę pogłówkować, pokombinować. No ale jak się chce, to wszystko się da, prawda? Dobra, ja jadę dalej. Jak coś będzie, to oczywiście będę mógł nagrywać, jak to jak najbardziej nagram. A kibelek mam za sobą, tam wodę spłukałem, wszystko elegancko, także... Klient zadowolony, ja zadowolony, jadę dalej. To na razie i do zobaczenia przy następnych robotach. Hej!